Icha! Witajcie w kolejnym odcinku samolotów War Thundera od A do Z. I dzisiejszym bohaterem jest Ki 202 Shusui, czyli w żargonie graczy War Thundera Sushi. Czyli niemiecka wersja kometki, no z tym, że działka ma trochę inne, japońskie, dłuższe lufy, jak widzicie, o tutaj wystają te dwie lufy. W kometce były schowane. Co ciekawe, ma już w końcu 6 minut paliwa, tak jak jego niemiecki odpowiednik, a nie bodajże 3,5, tak jak miał przez bardzo, bardzo długi czas. No i dosłownie, no chyba niecałe 24 godziny temu dostał BR-80. Nie wiem w sumie, czy mu utrzymali, czy podnieśli, czy obniżyli, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie latam tym samolotem praktycznie w ogóle. A to z tego powodu, że niestety no, ma przypadłość kometki, czyli nie może wykorzystać swojego niesamowitego przyspieszenia i prędkości przez te 6 minut, bo po prostu się łamie. Łamie. Łamanie się jest cechą charakterystyczną tego samolotu, jest tym jednym słowem, którym mógłbym go opisać. Łamacz. I cóż, jeszcze mogę o nim powiedzieć. Posiada klapy, to prawda, tylko do lądowania, ale zawsze, ale nie radzę ich za bardzo używać. A jeżeli przyjdzie wam się kręcić, no bo akurat Ki-200 i kometku możecie się kręcić z jetami, no to nie radzę wam tak powyżej 650, 700 nawet używać klawiatury. Ja powyżej tych prędkości tylko myszka i nic innego. Co jeszcze? Jego problemem jest oczywiście dogonić kogokolwiek, no niski poziom paliwa. I tak, 8-0, no czyli może walczyć zarówno z Sabrem F2, jak i z MiG-iem 9 na przykład. Takim idealnym celem jest IU-28, ponieważ jest mu ciężko w nas trafić, no bo jednak jest, zobaczcie, to jest malutki samolocik, generalnie wszystkim jest ciężko w nas trafić, ale z strzelcą IU-28 najciężej. Także jeżeli gdzieś widzicie IU-28, lećcie na niego. I to będzie też dobre dla waszej drużyny, ponieważ IU-28 wtedy na przykład nie zastrzeli jakiegoś Sabra czy coś, bo Sabry to padają, widziałem, od IU-ów, no strasznie padają od tych IU-ów. A właśnie takie Ki-200 czy ME-163, no to sobie jakoś tam radzą, lepiej, gorzej, ale sobie radzą. O, i jest rzeczony IU-28. Dobra, wykorzystajmy sobie troszkę tej naszej wysokości. No i generalnie też latanie tak jak kometko, czyli na początku się wznosimy, później wyłączamy silnik, szybujemy. No i próbujemy jakoś się utrzymać przy życiu przez te 6 minut, a później lecimy do bazy, no bo cóż innego można zrobić. Tu widzę, że jeszcze jakieś F2H również próbuje tego IWA dogonić i zestrzelić najprawdopodobniej. Tymczasem MiG-15 już zestrzelił na innego Ki-200. No, nie wygląda to zbyt optymistycznie, muszę przyznać. Czy F2H zostanie strącony przez IU-28? Jeszcze na razie nie, ale jeśli będzie dalej tak leciał, to jest to wszelkie podstawy ku temu, dobra? Aaaa, akurat się ustawiałem na niego. No dobra, no to nic, wracamy do góry. Bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie. Ła-15, no w sumie to też nie dla nas nie najgorszy cel. Dobra, chodź. Nawróćmy się troszkę. Powinienem niby trochę bardziej oszczędzać paliwo, ale wiecie co? Nie chcę mi się, nie, ten samolot to jest taki, no... No jest topowy w tym drzewku i w ogóle, ale... no nie powiem, że latanie nim sprawia mi przyjemność, nie? No bo tak, no takiego Ła-15 na przykład dogonić, to nawet nie wiem, czy damy radę. No teraz się kręci, co prawda, troszkę jak idiota, no to zapewne tak, no bo jednak on jest tylko odrzutowy, a my rakietowi. Ale widzicie, no ze skręcaniem, no... Mógłbym go dawno wykręcić, być może, gdybym mógł używać klawiatury. A nie mogę. Dobra, chodź tu. A. O, jest! Ła-15, proszę bardzo. W sumie więcej niż oczekiwałem. Ale no, gościu się zachował bardzo źle, kręcił się z Ki-200. No nie kręćcie się z Ki-200, no odrzutowcem, no bo to nie ma sensu, no. Proszę was. To jest taka porada, że oczywiście jak będziecie grali przeciwko niemu, no to nie kręcić się, no bo on ma silnik odrzutowy, no nie ma bata, żebyście mu odeszli, no. Zanim wasz silnik załapie, nie ma nawet takiej opcji. O, w międzyczasie widzę MiG-9. Też nie jest najgorszy cel. O, w międzyczasie Ki-200 zniszczył MiG-15, również bardzo dobrze. No, może nawet tą bitwę wygramy, nie wiem. Różnie się to może zdarzyć. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, no, lata nawet ponad 900, jak widzicie. Także jest nie najgorzej. O, teraz. Zauważyłem właśnie, że jak tylko dotkniecie klawiatury,
no to praktycznie od razu się sobie złamie skrzydła, ale jak tylko myszką, no to może nawet i przy 900 trochę skręcać. O, trafienie. Czyli było nieźle. Mikrobi teraz, no też, no, czy głupotę, no. On może używać klawiatury, więc teoretycznie... Dobra, teraz z ręką, duszą na ramieniu dosłownie nacisnąłem parę klawiszy. Dobra, no. Generalnie Mik się zachował nawet nie najgorzej. No, pokręcił się, pokręcił, bo wiedział, że ja się będę bał złamać. No i teraz mi próbuje odejść na prędkość. Wytraca moje paliwo. Ajajaj, no ale ja mu oczywiście nie odpuszczę, no. Widzicie, przyspieszenie. Przyspieszenie jest to z tym, na czym gramy. Ciągle gramy na przyspieszeniu. Dobra, chodź, 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 chodź. O, dobra, trochę zwolnić. Nie widzę go. Dobra, chodź do mnie, skarbeńki. Krytyk, dobra, jest nie najgorzej. O, zniszczony, dobra. Mig 15, jak sobie radzić z Migiem 15? No, czołówka. To jest najlepsze, co mogę doradzić. Bo jesteście mali, trudno was trafić. On musi oszczędzać nabojem. W międzyczasie, to widzę, paliwo mi się kończy. A za mną są dwa migi. Dwa migi, w tym jedna dziewiątka. To nie jest dobrze. Oj, 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 oj. Dobrze, dobrze. Zestrzelili się nawzajem. No dobra, chodź tu migu dziewiąty. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chcesz się kręcić ski 200 na małej prędkości? Życzę powodzenia, naprawdę. Życzę ci powodzenia. To jest bardzo dobry plan. No co może pójść nie tak? No, z mojej strony może pójść nie tak, bo mam tylko poniżej minuty paliwa, ale nigdy nic nie wiadomo. A on jeszcze ma kolegów. On staluje. On staluje mi tutaj tak tuż przed noskiem. Oj, migu. Oj, migu. A, tak, jeszcze musiałbym trafić. Oj, 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 oj. A, jak mogłem tego nie wykorzystać? Jak mogłem tego nie wykorzystać? Cóż za hańba. Cesarz... Właśnie. Nippon Banzai! Nippon Banzai! Za te dwa fragi. No! Nippon Banzai! Oj! Czy ja dobrze widzę, co tam się... A nie, to gdzieś wysoko. Dobra, wy się mną, chłopaki, kompletnie nie przejmujcie. Ja sobie lecę na lotnisko. Nie, tu nie ma. O szlak. Może nawet tą bitwę wygramy. Może nawet pokażę, jak się nasz szusuj ląduje. No kto wie, kto wie, kto wie, różnie to bywa. Co prawda im został Mig 15, Mig 9. Oj, no ale myślę, że bitwa nie najgorsza. Oj, paliwo się skończyło. No dobra. I teraz jest, oj, Mig 9 na lotnisku. I to jest właśnie ten moment, którego nie lubię. Dolatujecie na lotnisko, a tam już ktoś na was czeka. A wy jesteście bezbronni. No cóż. F2H mój zbawcą. Proszę cię. Nie daj plamy. Nie daj kurna plamy. Ale i chyba dasz niestety. Chyba niestety kurna dasz plamę. To, no, o, a może nasza artyleria przeciwlotnicza się z tym migiem upora? To nie powiem, byłbym bardzo wdzięczny. Tak, tak, tak. Idziesz w dół, w dół, w dół. W dół, ale tak jeszcze trochę, żebyś tą wodę zarył, no. To nie tak, że ja ci gdzieś źle życzę, czy coś. Wiesz co, w sumie to zejdę na ciebie. Mam takie dziwne przeczucie, że chciałbyś mi wystalować tuż przed noskiem. No, niestety nie. A swoją drogą, Boże, tak haniebnie wchybiłem w tamtego. Pięknie, czekaj, nie, to nie ty, jakiś inny. Nieważne. Bardzo dziękuję, mogę wylądować. Został już tylko Mig 9, Mig 15 i jeszcze dwóch. Nam został Saber F... Czekaj. Saber i... Ktoś jeszcze... A skąd tu Saber? Już to był F2H. Coś przeoczyłem? Nie rozumiem. No dobra, wyląduję. O, rany, czy my mamy szansę? No takie, no... No nie bardzo. No nie bardzo, no dobra. Ostrożnie do tego lądowania. Za dużą prędkość mam. To się powinno tak 250 lądować, nawet mniej. I kometka i to bardzo dobrze szybują, więc wytracić to wszystko. Proszę ja was.
Dobra, chyba już można klapę do lądowania. Wysuńmy płozeł. I lećmy na spotkanie przeznaczenia. O, MiG-15. No, to nie jest za bardzo przeciwnik dla nas, bo on niestety też ma dosyć potężny silnik. Więc nasze przyspieszenie wtedy odgrywa dużo mniejszą rolę niż na przykład w walce z takim MiG-iem 9. Dobra, dobra. Teraz utrzymać się, utrzymaj równowagę. Utrzymaj równowagę jak chiński gimnastyk. Dobra. Nie wiem jak tu działa hamulec, co prawda, ale będę profilaktycznie naciskał. Nie zaszkodzi, a może pomóc. Dobra, no. 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 Nie przechyl się. Mam nadzieję, że robili tego buga z łamaniem się skrzydła. Ty, czy on się nawet nie przechyli? LOL. Nawet się nie przechylił, ale bardziej mnie ten MiG-15 martwi. 10 sek... Nie, spokojnie. Nie masz szans, żebym... mnie dorwał. 3, 2, 1 i migu się rozczarujesz. Ta-dam! Już jestem tutaj! Teleportacja! Chciałbym... Oj! Okej! Okej! Skoro... tak... Mig 9. Chodź, chodź, chodź do mnie! Chodź do mnie, dziecinko. O! Kometka! Ale zabawnie. Dobra, nie. Nie, nie, nie. Mam szansę to wygrać, to nie będę szedł na czołówkę z tym. Ale z tym... dobra. Uważajcie też na ujemne przeciążenia, jak gracie szusuj albo kometką. No generalnie te samoloty bardzo nie lubią ujemnych przeciążeń. Nie polecam na nich grać. Dobra. O! Kometka stała się przeszłością. Czyli został im MiG 9. I coś jeszcze. Coś nieustalonego bliżej. O, jest MiG 9, dobra. Czy ja chcę z tym iść na czoło? Czy ja chcę iść na czoło? Pewnie, że ja chcę z tym iść na czoło, tym bardziej, że on się chyba do Sabra przymierza. Dalej mój silniku rakietowy, dalej mi, waj mi prędko. O, o, niedobrze. Dobra. Dobra. Oj, 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 oj. Niedobrze. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam nadzieję, że on się za mną zacznie kręcić. A porzućcie nadzieję wszelką. Dobra, mam 2 minuty. Mogę go trochę pogonić. Może go nawet dojdę. No jemu silnik powinien zacząć nawalać, nie? No powinien. Ale czy tak się stanie? Któż to może wiedzieć, dobra? No on generalnie widać... Chce ze mną na to czoło iść. I to tak bardzo chce iść. A ja z kolei tak no nie bardzo. No, teoretycznie no nie powinien mnie trafić zbyt łatwo. Oj, ajaj, widzicie. Ale w sumie, jakbym dał silnik na mniej, zaczął się klawiaturą kręcić, to powinno mi się go udać wykręcić. Dobra, teraz silnik z powrotem, na obroty. Żeby prędkości nie złapać, jakby chciał mi jednak odskoczyć, a chyba będzie chciał. Nie, idzie na czoło. Znowu. Aj, nie, 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 trochę. Trochę za późno się zorientowałem. O, chodź. No nie, i teraz będzie mi uciekał. God damn it! Ale chyba ma z silnikiem problem. Albo po prostu jednak moje przyspieszenie jest tak zadżebiste. Najbardziej mi martwi, że nie wiem kto jeszcze został. Ale jakby nie było, to ta bitwa jest... Zaliczam ją do jak najbardziej udanych. Oj, 3 fragi. Rzadko się to zdarza mi na szusuj. Bardzo rzadko. Może nawet będą 4. No, przyspieszenie to jednak... To kometka ta japońska to ma, no. No nie da się ukryć, tym bardziej, że na nim prawie upgrade'ów nie mam. Chodź, chodź. Chodź do mnie, migu, chodź, chodź. Dobra. Tylko się nie złam, proszę cię, nie złam się. No trafienie! No. No, 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 chyba jesteś mój. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale już daleko mi do ciebie nie brakuje. Chodź, 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 chodź. Krytyk, uszkodzony ogon. Powinien lecieć w dół, ale to ruska ja myśl techniczna, nie ma tak łatwo, no chodź. Chodź do mnie, chodź, chodź.
Wiem, że ty sobie z pocisków 30 mm nic nie robisz. Ale coś mu sobie musiałeś w końcu zrobić. Dobra. Czy ja chcę lądować? 2,5 minuty, połowa. Dobra, wyląduję. To jest jeden z tych kurczę zagadnień, gdzie nigdy nie ma dobrej opcji, nie? Gdzież on może być? Gdzież on może być? Gdzież on może być? Jezus kochany. Dobra. No, i powstrzymać się od skręcania klawiaturą przy dużych prędkościach. I jakoś można grać. Dobra. Tu jest ruski serwer? Ruski. Raczej się z nim dogadywać będzie mało praktyczne. Aha. Dobra, on wie gdzie ja jestem. Znaczy, być może wie, bo to nie on aktywował, to może uda mi się nawet z tego wybronić. Nasza baza została zniszczona. Czyżby to był IU? Czyżby to był IU? Bardzo by mi się to podobało, nie powiem. Dobra, klapy do lądowania, mam nadzieję, że mi ich nie urwie. Trochę za szybko podchodzę, ale... Błagam, żeby on nie przyleciał na to lotnisko, naprawdę. Jeżeli on przejdzie na to lotnisko, no to umarł w butach, nie? Ale mam takie wrażenie, że nie przyleci. Dobra, no. Lądowanie może niezbyt perfekcyjne. Nie mam pojęcia, co do mnie gościu piszesz. Zapraszam cię na mój kanał YouTube. Ajajajajajajaj. Coś tam, nie wiem. Jeśli wiecie, co on tam pisze, to proszę przetłumaczcie mi, będę wdzięczny, nie? No, nie przechylaj się, nie. Proszę, nie złam się. Uff. Dobra, 20 sekund i lecimy z powrotem. 337. No, podejrzewam, że to będzie IU. Oj, dobra. No, to wszystko w moich rękach. Jak zwykle. No, dobra. Lecimy na spotkanie z przeznaczeniem. 337, pewnie poleciał... Wiecie co? Ja sobie polecę przez naszą bazę, a później na ich lotnisko. O! Taki będę! A co? Trochę się poprawię na swoim krzesełku. Wiecie, to jest ten moment, w którym się żarty się skończyły, nie? Zostaliśmy tylko on i ja. A wiecie co w sumie? Jest! Ale to kto? Co? To chyba tamten po prostu przeszedł. Nie wiem. On będzie wracał na swoje lotnisko, coś czuję. Oje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 j
uciąć drogę. Słyszałem plotki, że czasami Shusui się potrafił rozpaść od lotu po prostej. Mam nadzieję, że tym razem to się nie stanie. Pięć minut. Zżera paliwo jak oszalały. Najlepiej by mi było tego Iła podejść przy lądu, jak będzie podchodził do lądowania. Trochę niehonorowo, ale czy poczekać? Aja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 j
będzie chciał wylądować jednak. Dobra, wejdźmy troszkę wyżej. Ja bym go zczepił, jak będzie podchodził do lądowania. Mimo wszystko jednak. Niehonorowe, bardzo nawet. Ale ja chcę wygrać tą bitwę. Ajajajajajaj. Czy on istotnie leci na to lotnisko? To jest pytanie jeszcze, nie? Ale jedno, ach tak, kurczę, żebyście wiedzieli, jak we mnie krew buzuje. To... A pewnie mnie zobaczył. Bo już tak nie leci prosto na to lotnisko. A może i nie.
Może jest na awku. Dobra, przez 20 sekund nie mogę aktywować. Przykre, ale co zrobić? I przez to, że chciałem sprawdzić, to zgubiłem. Że teraz... Nie wiem, co one robią, szczerze powiedziawszy. Dobra, nie wiem, to. A, to nie to. To nie to! To nie było... To nie była kurna brzoza! To nie ten zakład! Ja nie znam ich. Mało ich mam. Dobra, muszę zejść niżej, no bo nie znajdę tego iła inaczej. To mi się daje, że on chciał podchodzić do lądowania z tej strony. Oj! 900! Nie złap się! Dobrze! Aj, gdzie jesteś, panie Iu? No nie! Nie mówcie mi, że go nie ma! Może on już wylądował? Nie, niemożliwe. Dobra, chmury. Przez chmury lepiej widać kropki. No nie! Nie mogę, nie no, to nie był ten zakład. Dlaczego? Dlaczego popełniłem takie gałgaństwo? Gdzie jest ten ił? Gdzie on mógł urna polecieć? Jak widzicie, nie, możecie zobaczyć, że Shusui bardzo dobrze sobie radzi z lotem szybowcowym. Praktycznie nie wytraca prędkości. A może se wyląduje na ich lotnisku, a co mnie tam? Nie, no, nie ma go tutaj, prawda? No nie. No nie. No po prostu kurna, no nie. 3,5 minuty mi zostały. A ja go kurna nie widzę. Jest! Jest na lotnisku. Dobra. Panie Iu, godzina wybiła. Okej. To był twój błąd. Tylko teraz artyleria przeciwlotnicza. Boże, nie. Nie. Artyleria przeciwlotnicza? Nie. Zabraniam ci mnie trafić. Zabraniam. Kategorycznie i nieodwołalnie. Jeżeli mnie teraz strącisz, to znajdę w plikach gry twoje namiary i cię zniszczę, nie? I cię po prostu kurna zniszczę, okej? Okay? Jest! 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 Tak! Nie! Nie! Artylerio! Nie! Nie, 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 nie. Muszę wrócić do cesarza. Nippon Banzai, muszę wrócić do cesarza. Szybko, za tą górą się schować. Za moją górą Fuji. Szybko, za tą górą. Tak, 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 tak. Jest. O, chyba najlepsza bitwa w tej serii, co? Nie pamiętam, żeby była jakaś lepsza. 23,5 minuty, Jezus kochany. Oj. Dobra, po tym filmie zmieniam swoje zdanie o sushi. Super samolocik, nie? Oj, zapisał się w annałach moich. Oj, takie bitwy tworzą legendy, co nie? 11 tysięcy do nowej maszyny. O, Artuditu drugiego odblokowałem, amunicja. O, tak. A na waszych oczach nawet zakupię. Proszę bardzo, wprowadź. Prowadź, a badajcie sobie tego nowego. Nie, 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 nie ty, pokażcie mi... O, proszę bardzo. Wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe zwieńczenie drzewka japońskich myśliwców armii. No, cud, miód, malina. Razem z wami udało mi się jakoś przebrnąć przez to. Nie, no całkiem nawet fajne drzewko. Ki-44, chyba z niego nie nagrałem odcinka, no, jak go tam trochę podmaksuję, to pewnie dogram, tak jak to było z BF-em G14 bodajże, co też będę musiał zrobić jeszcze z wersji B odcinek, ale on jest tak beznadziejny. No nic, w każdym bądź razie dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że dotrwaliśmy jakoś wspólnymi siłami do końca tego drzewka, no, a już w najbliższym czasie zaczynamy drzewko amerykańskie, bo...
Niech mnie ktoś przytuli. Trzymajcie się. Cześć.